nie ma drugiego takiego miejsca, w którym jakby interesy mocarstw są sprzeczne. To znaczy Chiny chcą przyłączyć Tajwan, a Amerykanie chcą utrzymać obecny status quo. I tak na dobrą sprawę to jest właściwie nie do pogodzenia. Xi Jinping miał powiedzieć Bidenowi, że przyłączą Tajwan i woleliby pokojowo, no ale jak się nie da pokojowo, no to będzie niepokojowo. No to ja bym, myślę, że prawdę powiedział. Oczywiście, że jak już się nie da inaczej, to Chiny pójdą zbrojnie, ale żeby poszły zbrojnie, no to muszą mieć pewność zwycięstwa. Dlatego, że Tajwan to jest bardzo trudne miejsce do zdobycia. Nie wiadomo, jak się zachowa Japonia, nie wiadomo, jak się zachowają Stany. No i zasadniczo nie można przegrać, bo jeżeli się przegra i nie zdobycie Tajwanu, no to jest nie tylko po Xi Jinpingu, ale to jest w ogóle po całej komunistycznej partii Chin. Hongkong to jest znakomity przykład tego, przeczący tej legendzie o tym, że Chiny to myślą tam 100 kroków do przodu i w ogóle mają jakiś plan zdobycia świata i tak dalej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony. Witam serdecznie w wideopodcaście Kultury Liberalnej. A moim gościem jest dzisiaj profesor Michał Lubina, profesor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. I spotykamy się, witam cię serdecznie, Michale. Dzień dobry. Spotykamy się z okazji twojej premiery, twojej najnowszej książki, a mianowicie Chiński obwarzanek od Tajwanu po Tybet, czyli jak Chiny tworzą imperium. Tutaj ją pokazuję Państwu, żebyście ją widzieli. Wydanej w wydawnictwie Szczeliny 22 listopada. I jest to reportaż z chińskich rubieży. Tak. Ty przyjechałeś, opisujesz bardzo różne regiony, znaczy między innymi Tajwan, Mandżurię, też Xinjiang, Hongkong, czyli de facto takie procesy tego, jak Chiny tworzą swoje imperium. I zaczyna się tam kwestia od tego, jak przyjechałeś na stypendium na Tajwanie w sierpniu 2022 roku. Dokładnie wtedy, kiedy tam była z wizytą Nancy Pelosi, czyli spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów. I czy ty miałeś to wrażenie, powszechne, medialne, wydaje mi się, szczególnie w naszym tutaj regionie, że już de facto trwa tam trzecia wojna światowa? Nie, no, aż tak to nie, natomiast ewidentnie ta atmosfera się mi trochę udzieliła, zwłaszcza udzieliła się mojej żonie i jej rodzinie, która była lekko przerażona, bo jechałem tam z żoną i z małym dzieckiem, więc no i siłą rzeczy trochę też to na mnie wpłynęło, ale wykonałem kilka telefonów do mądrzejszych i lepiej poinformowanych ode mnie ludzi i mi powiedzieli, że wojny nie będzie i że mogę lecieć. No i poleciałem. Natomiast generalnie miałem takie poczucie, że lepiej, żeby ta Pelosi tam nie leciała, tak? Z takiej czysto egoistycznej perspektywy, albo przynajmniej nie wtedy. Ja tam w ogóle nie miałem wtedy lecieć. Ja tam miałem lecieć wcześniej, ale była jeszcze pandemia i mi kilkukrotnie loty przekładano. Raz to już byłem na bramkach z bagażami, z niemowlakiem, z żoną, z betami. No i mnie cofnęli z tych bramek. Także tam dużo przygód było. No a jak już wreszcie poleciałem, no to wlecieliśmy w oko cyklonu politycznego, ale właśnie nie polityka sobie, a życie codzienne sobie. Tajwan okazał się być bardzo odporny na te wszystkie tutaj straszenia geopolitycznych influencerów, które były szczególnie, zdominowały w Polsce narrację. No a tam generalnie pełny spokój. Można, jakby nie czytać wiadomości, to można by w ogóle nie zauważyć, że się coś dzieje. Także to jest ten, a w książce też opisuję jakby drugą stronę tego medalu, że jak wracałem do Polski, to był akurat przewodów i Tajwańczycy mówili, że tam zaraz wojna się zacznie, trzecia wojna światowa i żebym się na pewno zastanowił, czy chcę wracać. Także to generalnie tak jest, że im jesteśmy dalej od danego miejsca, tym strach rośnie i strach ma wielkie oczy i zasadniczo to ten, co nie zmienia faktu oczywiście, że Tajwan jest punktem zapalnym na mapie świata i rzeczywiście może być tym miejscem, w którym wybuchnie wojna światowa, trzecia wojna światowa, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze jesteśmy co najmniej kilka kroków przed takim wydarzeniem, więc spokojnie jeszcze można jeździć na Tajwan. Teraz wkrótce wybory będą, więc tym bardziej znowu jest ciekawie. Także tam jest generalnie ciągle ciekawie politycznie i to jest raczej to przekleństwo, to ta anglosaska wersja chińskiego przekleństwa, tak? Obyśmy nie żyli w ciekawych czasach. No to
niestety Tajwańczycy żyją w ciekawych czasach, my zresztą też, w naszej części świata przecież jest równie ciekawie niestety, no więc ten, natomiast no, to nie zmienia faktu, że jednak polityka sobie, życie codzienne sobie, no, oczywiście do pewnego momentu, w pewnym momencie ta polityka wpływa i wtedy jest bardzo niedobrze, natomiast jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, w którym wpływa tak bezpośrednio i tutaj się zaraz wojna zacznie, jeszcze jesteśmy kilka kroków przed ewentualnym konfliktem amerykańsko-chińskim, do którego wcale nie musi dojść, tak? To też nie jest zdeterminowane. No właśnie, te różne wątki, które poruszyłeś, będziemy po kolei rozwijać, ale rzeczywiście była ten, chyba w The Economist, ten taki głośny tekst o tym, że to jest najbardziej, najniebezpieczniejsze miejsce na świecie jako Tajwan. Ty się odnosisz do tego po części w książce, ale mówisz, że raczej Tajwan jest jednym z najważniejszych miejsc na świecie, że to nie jest tak, że tam rzeczywiście jest największe ryzyko wystąpienia tej wojny, ale gdyby tam wojna doszła, to rzeczywiście wszyscy odczulibyśmy jej skutki. Powiedzmy może, dlaczego rzeczywiście Tajwan jest tym najważniejszym, jednym z najważniejszych miejsc na świecie? Znaczy to może najpierw komentarz do tego The Economist, ten tytuł był, on był niesamowicie wpływowy, to już abstrahując od tego, jak bardzo The Economist jest wpływowy, no to jeszcze ten tytuł to w ogóle jest chyba najbardziej wpływowy tytuł w ogóle, jeśli chodzi o Tajwan, on zdominował percepcję myślenia o Tajwanie i ten tytuł jest prawdziwy i nieprawdziwy jednocześnie. On jest nieprawdziwy, dlatego że w sensie całkowicie dosłownym Tajwan to jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, to jest kraj, obszar, państwo, terytorium, tu każde z tych słów ma znaczenie, tak jakby to uznać, więc pozostawmy to z pewną tutaj niejasnością. W każdym razie jedno z najbardziej bezpiecznych na świecie, zawsze jest wysoko w rankingach bezpieczeństwa, jeżeli oczywiście jest w tych rankingach, bo czasami nie jest z powodu tego swojego specyficznego statusu, natomiast... Ale to o tym ty też piszesz w książce, że jak tam przyjechaliście się, to czułeś się no, najbezpieczniej prawie ze wszystkich swoich wyjazdów. Znaczy, żeby była jasność, no Polska też jest miejscem bezpiecznym, tak? Natomiast Tajwan jest już bardzo bezpieczny, tak? Także zasadniczo to jest idealne miejsce, żeby tam mieszkać z żoną i niemowlakiem, tak? Także to pod tym względem to było bardzo dobre. Ja powiem tutaj, znaczy generalnie jakby Tajwańczycy przyjeżdżający do Polski się na przykład dziwili temu, że jak szli do kawiarni i pracowali na swoim laptopie, a potem szli do ubikacji i wracali, już nie było laptopa na stole, tak? Także no, zasadniczo to no, na Tajwanie można zostawić laptopa, najnowszą komórkę i co jeszcze na stole i nikt tego nie weźmie. Jak kiedyś, jak już kończyłem pobyt i musiałem zapłacić za swoje mieszkanie. No i zapłaciłem za to mieszkanie, po czym zgubiłem ten kwitek, że zapłaciłem. No i następnego dnia, jak przyszedłem do biura, to sekretarka mi dała ten kwitek, bo powiedziała, że jakiś przechodzień to znalazł i odesłał. Także w ogóle mnie to nie zdziwiło już po tych 4 miesiącach pobytu na Tajwanie. To była rzecz absolutnie dla mnie naturalna. Także, że ludzie są uczciwi, I pomogą i tak dalej. Także jakby Polska nie jest zła tak, w takich kwestiach, ale Tajwan jest w ogóle super. Tak? Że to jest jakby jedna rzecz. Natomiast więc pod tym względem ten tytuł jest totalną kpiną, no, że w ogóle jest beznadziejny, tak, ten tytuł. I co więcej, ten tytuł jeszcze jest lekko orientalizujący, dlatego że tak naprawdę to jakby Tajwanowi naprawdę daleko, jest na drugim biegunie takich naprawdę niebezpiecznych miejsc na świecie, jak na przykład w Sahelu czy w Birmie dzisiejszej, to są tak naprawdę najniebezpieczniejsze miejsca na świecie dzisiaj. A Tajwan jest po drugiej stronie, tak? To jednym z najbezpieczniejszych, więc pod tym względem ten tytuł jest bzdurą. I jeszcze taką lekko orientalizującą bzdurą, dlatego że tak naprawdę to on w ogóle nie bierze w ogóle pod uwagę tych wszystkich innych niebezpiecznych miejsc, bo one są przecież w globalnym południu, w dawnym trzecim świecie, to się w ogóle nad tym nie pochyla. Także jest tu taki element zauważalnego nutki orientalizującej, który ja osobiście nie znoszę. Także to jest jedna rzecz. Natomiast w pewnym sensie ten tytuł jest prawdziwy, dlatego że rzeczywiście nie ma drugiego takiego miejsca, w którym jakby interesy mocarstw są sprzeczne. To znaczy Chiny chcą przyłączyć Tajwan, a Amerykanie chcą utrzymać obecny status quo. I tak na dobrą sprawę to jest właściwie nie do pogodzenia.
to można tylko w czasie to oddalać i oczywiście robią to jedni i drudzy, bo nie chcą konfliktu, nikt nie chce konfliktu tak naprawdę, więc natomiast generalnie ta sprzeczność interesów jest oczywista i parafrazując Mao Tse-tunga, to jest sprzeczność antagonistyczna, to znaczy jej się nie da tutaj w żaden sposób tutaj zneutralizować. To nie jest jak sprzeczności między Rosją a Chinami, które są nieantagonistyczne, tu dalej idąc myślą przewodniczącego Mao. W każdym razie, więc pod tym względem rzeczywiście jest... To z kolei było w tej książce, tak, którą również polecamy. I naszą rozmowę też znajdziecie w linku. Tak, dziękuję za reklamę. No ale przede wszystkim to było u Mao, tak? Także ten. Znaczy ja po tej książce ja mogę zacytować Mao albo tam Xi Jinpinga i tak już nie wjadę do Chin, natomiast to sobie, mogę sobie tak z czystej tutaj radochy intelektualnej, żeby sobie trochę pożartować, bo akurat przy różnych myślach Mao ta nie jest taka głupia. Natomiast wracając do wątku. Z trzech powodów Tajwan jest najważniejszym miejscem na świecie. Po pierwsze technologicznego, i tutaj są półprzewodniki, i to jest wątek już chyba tak dobrze znany, że nawet chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Tam większość najnowocześniejszych półprzewodników, najmniejszych też znajduje się na Tajwanie. Gdyby Tajwan został przejęty przez Chiny, to Chiny mogą zrobić skok technologiczny, który tak naprawdę by mógł je uczynić najważniejszą potęgą technologiczną na świecie i dogonić, przegonić Stany, więc pod tym względem ten Tajwan jest tu kluczowy, tylko że oczywiście... A to pozwól jeszcze tylko, że dopytam właśnie o ten jeden podpunkt, to znaczy to rozumiem była świadoma polityka Tajwanu, żeby tak wyspecjalizować się, żeby w jakiś sposób czynić się, czy jakby brać za zakładnika Stany Zjednoczone. Tak, natomiast oczywiście ona, Tajwańczycy generalnie jak się zorientowali, że nie odzyskają kontynentu, bo przecież tak pierwotnie to przez pierwsze dekady pobytu Kuomintangu na wyspie to wciąż liczyli, że to tylko taka odskocznia, no ale gdzieś tak od lat 80. już zrozumieli na dobre, że to raczej kontynent przyjdzie do nich, no to zaczęli myśleć właśnie w jaki sposób tutaj... co zrobić, żeby się utrzymać, no i właśnie i tym bardziej, że militarnie też zaczęła HRL gonić, i ostatecznie przegoniła Tajwan, no i jednym z elementów była właśnie ta technologia, ale tu jest jeszcze splot innych rzeczy, a mianowicie to bardzo dobrze Chris Miller opisuje w książce Wielka Wojna o Chipy, która u nas też została wydana, no bo po pierwsze to była świadoma decyzja elit tajwańskich, ale po drugie to też był specyficzny moment lata 90. czy nawet wcześniej, ale lata 90. szczególnie, ten takie myślenie globalizacja rozwiąże wszystkie problemy, wszyscy będą prędzej czy później demokracją, tutaj ta Dolina Krzemowa myśli tylko i wyłącznie o zyskach, nikt jej nie kontroluje i tak dalej, w efekcie no, wyoutsourcowali sobie te najlepszą technologię albo pozwolili ją rozwinąć gdzie indziej, no i w efekcie teraz mają, są uzależnieni od Tajwanu, od Holandii, tak, więc tak na dobrą sprawę to jest splot oczywiście iluś tam czynników, natomiast ta decyzja elit tajwańskich jest tutaj ewidentna, ale to jest, skoro już jesteśmy przy tym wątku, no to druga decyzja też była ważna, ona oczywiście nie było tylko, że to tylko z powodu Amerykanów, no ale to była decyzja o demokratyzacji. To też miało znaczenie. Oczywiście to też odpowiadało na potrzeby społeczne, ale umówmy się, że gdyby władza chciała to stłumić, no to przecież mogłaby to spokojnie zrobić. Tak? To jest wiele krajów, gdzie się tłumi takie zrywy, no a jednak na Tajwanie tak się nie stało i ta demokracja wygrała i w efekcie uczyniła Tajwan najbardziej demokratycznym miejscem w Azji. Także i to jest ten drugi powód, chociaż może pod względem ważności on byłby trzeci, a tym pomiędzy tą technologią a ideologią by było jednak położenie strategiczne Tajwanu i to, że już MacArthur nazwał Tajwan niezatapialnym lotniskowcem, zresztą jest wiele takich miejsc na świecie tak nazywanych, tam Malta wcześniej na przykład, więc to nie jest jakieś wyłącznie wobec Tajwanu porównanie, natomiast zasadniczo to
to pasuje, bo rzeczywiście on zamyka to okrążenie militarne Chin od strony Pacyfiku, dlatego że no, mamy Koreę Południową, Japonię, Tajwan i Filipiny i wszędzie mamy bazy amerykańskie, także jakby nie było tego Tajwanu, no to mamy wyłom i Chiny dość łatwo by wtedy zdominowały zarówno Morze Południowochińskie, jak i by zdobyły przewagę w Morzu Wschodniochińskim. No, Japonia miałaby duży problem, no a na Amerykanów też jeszcze działa tak w taki sposób na wyobraźnię, dlatego że oni przyszli do Azji właśnie przez Pacyfik, tylko z drugiej strony, więc jakby świadomość tego, że nagle Chiny będą miały otwartą drogę na Pacyfik jest tutaj istotna. Także te trzy rzeczy, ten splot trzech rzeczy, czyli technologii położenia i ideologii, no, czyni ze Tajwanu najważniejsze miejsce na świecie, na mapie, strategicznej mapie świata. A czy to się czuje, jak się tam jest, właśnie w takim życiu codziennym? Bo mówiłeś, że ono jest wygodne, bezpieczne, ale czy jakby ten taki ta geopolityczna sytuacja jest odczuwalna na co dzień? Znaczy generalnie oczywiście, że się to czuje w ośrodkach akademickich czy analitycznych, to jak najbardziej, tak? Faktem, że ja jeszcze byłem w tych związanych z polityką czy bezpieczeństwem, no to siłą rzeczy jakby to jest ich praca, więc to się czuje, tak? Natomiast na co dzień się tego raczej nie czuje, natomiast jest to chyba takie trochę podskórne, jakby jest taka świadomość, że się trochę żyje na wulkanie i że ten wulkan może wybuchnąć pewnego dnia. Natomiast tak generalnie, no to można spokojnie żyć w ogóle nie zwracając na to uwagi. Z takich życiowych rzeczy, na przykład Tajwan ma bardzo stary system bankowy, który jest frustrujący. Właściwie to bardzo mało, znaczy można zrobić oczywiście tam przelew i tak dalej, ale raczej dominuje gotówka. Założenie konta jest w ogóle strasznym problemem. Na poczcie to robiłem, a i tak miałem procedurę uproszczoną i życzliwi wobec mnie byli. Nie są tacy życzliwi, nie wiem, wobec Indusów czy innych emigrantów z globalnego południa, tak? Także mam też tego pełną świadomość, swoistego uprzywilejowania. Natomiast zasadniczo to dominuje gotówka i robienie czegoś jakby zdalnie jest bardzo trudne, a to wszystko między innymi dlatego, że ponieważ jest to stary system, w którym po prostu jeszcze są takie tradycyjne metody, gdzie dominuje gotówka, no taki system jest dużo trudniejszy do złamania przez hakerów chińskich, a tak to by na przykład dużo łatwiej mogły być tutaj ataki, także jakby system bankowy jest bardzo stary, bo też Tajwańczycy nie chcą go zmieniać, bo jest dzięki temu bezpieczniejszy, także inny przykład, jak jest tam ta centralna biblioteka w Tajpej, zresztą bardzo fajna, no to tam można sobie ściągać różne prace, no i oczywiście najwięcej ściągają z Chin, no i ściągają po to, żeby je plagiatować, także to jest ulubiony sposób chińskich studentów, żeby po prostu tylko muszą oczywiście stare znaki przyswoić, ale to i tak jest prostsze, no ale generalnie to taki inny element. No, kiedyś szedłem w Tajnanie po ulicy rano, bo przyjechałem rano i Tajnan jest na południu Tajwanu, to jest zresztą najładniejsze miasto, jeżeli chodzi o zabytki. I nagle taki wielki huk słyszałem i widziałem, co się dzieje. A to się okazało, że F-16 poderwali Tajwańczycy. To później o tym przeczytałem w prasie. Gdybym nie czytał tej prasy albo nie śledził wiadomości, no to generalnie bym w ogóle nie wiedział. No, huk jak huk, tak? Mógł grzmieć. Także zasadniczo to generalnie można funkcjonować bez problemu, nie myśląc o tym, że tutaj są Chiny, bo tak samo jak trochę my. No, możemy funkcjonować nie myśląc o tym, że obok jest wojna i że Rosja jest egzystencjonalnym zagrożeniem dla nas, tak? Chociaż chyba podskórnie to wiemy. Tak, no w naszym przypadku brakuje tych półprzewodników, ale też opisujesz, pamiętam na początku sytuację, która to była taka reperkusja ze strony Chin w stosunku do Tajwanu, czyli że zostały wystrzelone po wizycie Nancy Pelosi rakiety, które jakby przeleciały nad wyspą i rozumiem wylądowały w wodzie, ale to też było takie, jakby rozumiem, że tego się nie dało odczuć będąc tam. To znaczy potem się dowiedzieliście wy jako mieszkańcy tam na Tajwanu, będąc obecnie na wyspie, po prostu z wiadomości.
Znaczy nie, no podawano to w wiadomościach, że Chińczycy tam wystrzelili, to tak, tak, to było w wiadomościach, nawet jako pierwsza wiadomość, tak, także to absolutnie tak, nie było. Tak, właśnie chodzi mi o to, ale to po prostu jakby dowiadujesz się z mediów, to nie jest tak, żeby tak. Nie, no oczywiście, to w jakiś jedyny sposób. Raz, bo ponieważ no miałem tajwański telefon, tajwański numer, no to tam dostaje się takie SMS-y, jak się coś dzieje, na przykład ostatnio było, że mogą tutaj spaść śmieci z satelity chińskiej, także to było głośne, natomiast jedyny taki SMS, jaki dostałem w trakcie mojego pobytu, to tak jak u nas mamy ten alert tam rządowy, że pogoda, albo że wybory za czasów PiSu, tak? Zapraszamy do urn, tak. Było tak. Tak. Natomiast zasadniczo to, no to na Tajwanie raz dostałem taki, jak była akurat rocznica jednego z największych trzęsień ziemi pod koniec lat 90. No i były jakby ćwiczenia i że tego dnia o tej godzinie będzie po prostu, proszę się przygotować. Także to było jedyny raz przez 4 miesiące, więc natomiast zasadniczo tak, to no można po prostu funkcjonować nie myśląc o tym. Zresztą generalnie myślenie o wielkiej polityce jest chyba szkodliwe generalnie życiowo. Odsuwa od poważnych spraw, tak naprawdę poważnych, człowiek się denerwuje i tak nie ma na to żadnego wpływu, a jeszcze nie jesteśmy, że tak powiem, na takim etapie, że trzeba by naprawdę tutaj solidnie planować jakąś ucieczkę czy z Polski, czy z Tajwanu. No, dość powiedzieć, że moja żona była na grupie Rodzice Tajpej i tam było takie pytanie jednej z matek, czy, no bo ona, że ona ma tam samolot, jak są te manewry tej chińskiej floty i czy jej nie odwołają tego samolotu, czy ona ma budzić dzieci rano. No każdy, kto ma dzieci, ten wie, że budzenie rano może być kłopotem, tak? I on jest dużo ważniejszym problemem niż jakaś tam geopolityczna tutaj zawierucha. Także no i wszyscy rodzice pisali, obudź, oczywiście, że będzie ten lot. No i oczywiście, że był ten lot, tak? Tam spóźniony, ale był. Także zasadniczo to ten. Zresztą jak leciałem na ten Tajwan, jak już spokój w samolocie i tak dalej, to największym problemem no to było to, że to jednak długa podróż jest. Mój syn już pod koniec był naprawdę zmęczony, więc no jak się leci z niemowlakiem na drugi koniec świata, to naprawdę nie ma się czasu myśleć o III wojnie światowej, bo no są ważniejsze rzeczy na głowie. Także te media sobie tam, a życie sobie. No właśnie, więc wspomniałeś też o tym, że Chińczycy z kontynentu, że Pekin liczy dalej na to pokojowe zjednoczenie, no bo też wyjaśnijmy to, że Chiny podchodzą do Tajwanu, traktują go jako po prostu zbuntowaną swoją prowincję, mówią o prowincji tajwańskiej i jak ty oceniasz te szanse zjednoczeniowe? Bo wydawać by się mogło, że kilkadziesiąt lat temu one były znacznie większe niż teraz i rzeczywiście możliwe było wyobrażenie sobie jakiegoś rodzaju pokojowego zjednoczenia. Natomiast teraz te niepodległościowe trendy na Tajwanie rosną i co więcej, ty też wskazujesz na to w książce, że sprzyjają im trendy demograficzne. Znaczy coraz więcej osób na Tajwanie opowiada się za niepodległością. Teraz mówisz, że piszesz też o tym, że ta niepodległość jest taka bardziej skrywana, to znaczy, że oficjalnie mówi się o tym, że partia, która rządzi na Tajwanie, to mówi o tym no może nie tak agresywnie i po cichu, natomiast wszyscy wiedzą, że dąży do niepodległości i na tej niepodległości jej zależy. Jak ty oceniasz te procesy? Znaczy, w którym momencie się znajdujemy i w którą stronę zmierzamy? Generalnie Chiny miały przekonanie, że czas jest po ich stronie i że prędzej czy później te związki gospodarcze z Tajwanem, takie przyciąganie jak grawitacja Tajwanu, doprowadzą do tego, że Tajwańczycy prędzej czy później, ci zwolennicy zjednoczenia, no przeważą i wtedy będzie można zrobić sobie referendum na przykład i przyłączyć ten Tajwan elegancko w białych rękawiczkach. Także no i w pewnym sensie czytałem kiedyś taką fajną analizę, że w pewnym sensie Chiny wobec Tajwanu zrobiły ten sam błąd, co Amerykanie wobec Chin od lat 90. Bo Amerykanie też myśleli, że jak będzie więcej handlu z Chinami to i więcej kontaktów międzyludzkich, to w naturalny sposób Chiny będą bardziej demokratyczne, a jak będą bardziej demokratyczne, to się rozwiąże problem ich potencjalnej konkurencji, bo wszyscy przecież jesteśmy demokracjami, demokracje ze sobą nie walczą, tak? Teoria pokoju. Także tutaj, więc no i Amerykanie się oczywiście totalnie przeliczyli, tak? No bo Chiny wcale się nie stały bardziej demokratycznie, a wręcz przeciwnie, tak? Co z tego, że były większe związki, skoro generalnie Chiny są bardziej totalitarne i są teraz ewidentnie autentycznym i poważnym konkurentem Stanów. Także tutaj mamy
Mamy jedno, natomiast drugie, no i dokładnie ten sam błąd zrobili Chińczycy wobec Tajwanu, tak? Że po 30 latach kontaktów gospodarczych Tajwańczycy są coraz bardziej antychińscy. Także ja tam w książce opisuję jedną Chinkę, z którą robiłem wywiad, która opowiadała, że jak była małą dziewczynką, to w Dziai, czyli w środkowym Tajwanie, tam chińskie wycieczki przyjeżdżały i tam sikały pod jej balkonem, żeby zaoszczędzić tam pod jej domem, żeby zaoszczędzić na ubikacji, albo się w 7-Eleven próbowali targować. To tak jakby w Polsce w Lewiatanie albo w Żabce się ktoś targował. I ona jak widziała szczególnie tych sikających Chińczyków pod domem, to przyleciała do ojca i mówi, ja nie chcę takiego zjednoczenia. Także generalnie to uogólniając to na innych Tajwańczyków, no to im więcej kontaktów z tymi Chińczykami, żeby było ich jakoś bardzo dużo, bo to głównie wycieczki przyjeżdżały, no a w drugą stronę to już więcej, tak, ale jak już ci Tajwańczycy byli na kontynencie, no to chyba rozumieją, że to nie jest dobry model, no to doprowadziło do tego, że Tajwańczycy wcale nie chcą tak naprawdę zjednoczenia i teraz ten odsetek to jest jakiś marginalny jest, także dokładnie Chiny się tak przeliczyły, jak Stany się przeliczyły z Chinami, znaczy Chiny wobec Tajwanu, jak Stany wobec Chin. No i jedyna grupa, w której Chińczycy uzyskali pewne wsparcie, a to biznesmeni, a to dlatego, że mają na nich lewar, tak? No, mogą im tam popsuć interesy na kontynencie, ale to się też nie udało zrobić tak, żeby ci biznesmeni byli w stanie tą opinię publiczną przekonać. Także tam jest fascynujący pod tym względem, naprawdę, bo zazwyczaj to jest w azjatyckich krajach tak, że jak się kupi elity i biznesmenów, no to społeczeństwem się nie trzeba przejmować, a tu się okazuje, że to społeczeństwo jest całkiem silne, także przynajmniej w tej kwestii. No więc to jest niezwykle ciekawa rzecz. No i żeby była jasność, Chińczycy mają tego świadomość, bo oni sobie mogą krzyczeć, że Tajwan jest częścią Chin, co zresztą robią dość często, natomiast zasadniczo oni dobrze wiedzą, że nie jest. No i to ich denerwuje, i mieli pomysł jeden kraj, dwa systemy, który nie zadziałał, to znaczy nie zadziałał, znaczy ostatecznie zadziałał w Hongkongu, dla Pekinu zadziałał, bo dla Hongkongu nie, tak, natomiast generalnie nie zadziałał na Tajwanie. Obecnie jest ewidentnie poszukiwanie nowego pomysłu na Tajwan. Chińczycy, jak Xi Jinping miał powiedzieć Bidenowi, że przyłączą Tajwan i woleliby pokojowo, no ale jak się nie da pokojowo, no to będzie niepokojowo, no to ja bym, myślę, że prawdę powiedział, tak, że rzeczywiście no, Chiny dalej wolałyby pokojowo, natomiast no jakby muszą wymyślić jakiś nowy sposób, żeby to zrobić, bo sposób pod tytułem kupimy Tajwańczyków nie wyszedł. No więc teraz jak, tak? Bo zbrojnie, oczywiście, że jak już się nie da inaczej, to Chiny pójdą zbrojnie, ale żeby poszły zbrojnie, no to muszą mieć pewność zwycięstwa, dlatego że Tajwan to jest bardzo trudne miejsce do zdobycia, nie wiadomo jak się zachowa Japonia, nie wiadomo jak się zachowają Stany, no i zasadniczo nie można przegrać, bo jeżeli się przegra i nie zdobycie Tajwanu, no to jest nie tylko po Xi Jinpingu, ale to jest w ogóle po całej komunistycznej partii Chin. Także to są bardzo wysokie stawki. A przypomnę, że Chiny nie toczyły żadnej wojny od 1979 roku. Tam misje ONZ-u w Afryce tego nie wyrównają. Dość powiedzieć, że wśród politbiura jest jeden generał właśnie dlatego, że to jest ostatni, który pamięta wojnę. Także to jest istotne. Więc pod tym względem to jakby tu mamy ważny element, że naprawdę Chiny wolałyby pokojowo, tak? Tylko nie mają chwilowo pomysłu, więc mamy taką zagwozdkę, tak? Znaczy to skomplikowanie tej sprawy tajwańskiej. No i zobaczymy, jak to będzie dalej szło. No tutaj mamy zaraz wybory na Tajwanie, więc jak wygra Lai, czyli opcja niepodległościowa, to będzie tak jak było, tylko gorzej, bo on jest jeszcze radykalna frakcja DPP. Tsai obecna, Tsai Ing-wen obecna prezydentka, to jest frakcja umiarkowana, a ona już doprowadza do szału Pekin. No to sobie wyobraźmy, co będzie, jak będzie jeszcze frakcja bardziej radykalna, bardziej niepodległościowa. Także, no ale jakby wygrał Hou Jou-i, czyli Kuomintangowiec, no to możemy wrócić tutaj do rozmów. Czy te rozmowy coś dadzą, to też nie jest takie pewne, bo Kuomintang
Pjongjang też pewną przemianę przeszedł po drodze, natomiast zasadniczo no to trochę temperatura opadnie, natomiast wciąż nie ma jakby nowego modus operandi dla Tajwanu, no a Chiny nie są jeszcze gotowe na interwencję zbrojną, bo mają za mało statków do blokady, no a desantu to by raczej nie chcieli robić, bo to już jest naprawdę opcja ostateczna, bo to już tak, jest bardzo... Szczególnie, że ty wskazujesz też w książce, że Tajwan jakby ma skończoną liczbę plaż i porównałeś to nawet to do plaży Omaha i tam desantu aliantów i że wyglądałoby to równie źle. No z drugiej strony ten desant krwawy był bardzo krwawy, ale zakończył się w końcu sukcesem. Myślę, że tutaj by się zakończył sukcesem. Ja bym to świadomie... Się zakończył sukcesem? Tak. Tylko bardzo wysokie straty by były. I one są oczywiście do przyjęcia dla Chin. Znaczy, to jest właśnie pytanie, nie? Bo na ile się zmieniły Chiny? Jaki jest jakby poziom strat, które Chińczycy są w stanie wytrzymać? No myślę, że mimo wszystko wysoki. Natomiast tego nikt nie wie i to jest kolejne ryzyko dla partii. Bo że tam by była jatka, to jest jasne, tak? To jest całkowicie jasne. A potem jeszcze, bo większość tych plaż jest na południu, żeby była jasność. Na Tajwanu ostatni raz, jak planowano desant na Tajwan, to planował to MacArthur, jeszcze jak odzyskiwał wyspy z rąk japońskich, tam Filipiny, inne wyspy na Pacyfiku. No i planował na południu Tajwanu zrobić desant, ale ostatecznie to porzucił, bo uznał, że za duże koszty. Także nie doszło do tego desantu. No ale jeżeli byłby desant na Tajwan południowy, no to po pierwsze to jest bastion DPP, więc tam by dopiero to walczyli, a po drugie zanim by doszli do tego Tajpej, to po drodze mamy góry albo w środku, albo miasta na wybrzeżu, więc tak naprawdę jeszcze by te straty się jeszcze zwiększyły po drodze, także byłaby to niesamowicie krwawa kampania. No i oczywiście tego nie chcą Chińczycy, tak? Także to jest jasne, więc jakby desant jest ostateczną ostatecznością. Tam wcześniej inne opcje to jest właśnie blokada, ale też na przykład taktyka salami, bo nie wiem, zdobycie takiego Kinmenu czy Jinmenu, tudzież Matsu, no to nie bo to jest chodzi żaden... o to, że są inne pomniejsze wyspy, tak? Mniejsze wysepki. No i na przykład zdobywamy Kinmen, który jest rzut beretem od Xiamenu. No i patrzymy, jak się zachowuje świat. Nie? Więc w ten sposób. Tak? Trochę jak z Krymem na przykład. Trochę jak z Krymem, tak. Więc jest tu dużo opcji i desant jest absolutnie na samym końcu. Także to jest jasne. Tak? Znaczy jak już nie będzie innej możliwości, no to Chiny zrobią desant. Tak? Natomiast no, pamiętajmy, że po drodze się wiele rzeczy może zdarzyć. Tak? To tak jak w tym słynnej anegdocie premiera brytyjskiego, czego się obawia, wydarzeń się obawia. Tak? Także tu jeszcze może być wydarzeń się może trochę wydarzyć. Na przykład wybory w Stanach są tu też istotne, tak? No więc tu jeszcze trochę czasu minie, jeszcze przed rozstrzygnięciem Tajwanu mamy trochę czasu. To rozstrzygnięcie będzie musiało nastąpić pewnego dnia i pewnie nastąpi jeszcze w tej połówce wieku, natomiast to nie jest tak, że nastąpi zaraz. Także jeszcze chwilę czasu mają Tajwańczycy i świat. A powiedz proszę, jak to jest według ciebie z tą tożsamością, czy z tożsamością tajwańską, czy z narodem tajwańskim? Bo jak rozumiem z perspektywy Chińczyków, i to w ogóle jest taki motyw, który się przejawia przez wszystkie rozdziały twojej książki, te wszystkie takie regionalne tożsamości, które dążą do bycia czymś poza tożsamością chińską, to jest jakaś aberracja, to znaczy to jest zupełnie niezrozumiałe, bo to jest tak, że tym najwyższym punktem i to jest ta główna zasada sinocentryzmu, że no dążymy wszyscy do tego, żeby być jak najlepsi, a najlepsi są oczywiście Chińczycy z tej głównej grupy kulturowej, czyli grupy Han. No więc jeśli ktoś mówi o tym, że Chińczykiem nie chce być, tak jak teraz mówią to Tajwańczycy, to jest w ogóle niezrozumiałe. No ale pytanie w takim razie też z drugiej strony, czy to jest taka tajwańskiej strony, czy to jest taka chwilowa moda, czy na przykład tak, że sobie młodzi wymyślili, że tymi Chińczykami nie chcą być, bo na przykład uważają się za lepszych albo za lepiej wykształconych, czy kulturowo po prostu jakoś bardziej obytych. Czy rzeczywiście to jest jakiś długotrwały trend, którego raczej Chińczykom nie da się odwrócić? Jak to wygląda z tych dwóch stron? Mhm. No to jest oczywiście niesamowicie skomplikowane, dlatego że mamy tu dwie ogromnie trudne sprawy. Po pierwsze to kwestie tożsamościowe, one są trudne wszędzie, a już zwłaszcza są trudne na takim styku właśnie lokalizmów, tak? No,
gdzie się kończy grupa, gdzie się kończy jakaś część narodu, a zaczyna się osobna grupa etniczna, gdzie mamy nowy naród i tak dalej. To są przecież wszystko bardzo trudne rzeczy, tak samo jak z językiem, gdzie się kończy dialekt, gdzie się zaczyna język. Tutaj akurat mamy fajny cytat, który mówi, że język tym się różni od dialektu, że ma flotę i armię, tak? Bo to pokazuje ten element polityczności i uznaniowości. No i trochę z narodami też tak jest, że ten element jednak uznania jest ważny, więc to jest jakby pierwsza rzecz uniwersalna, jakby problem z narodem, czym jest naród. Druga rzecz, tylko się wtrącę i zareklamuję też fragment twojej książki, który jest dostępny u nas w Kulturze Liberalnej i też znajdziecie link tutaj w opisie, ale ty tam używasz porównania, które jest bliskie mojemu sercu, twojemu również, bo oboje jesteśmy ze Śląska, ale właśnie tych tożsamości śląskich, to znaczy, że można być Ślązakiem i Polakiem, mieszkać na Śląsku, być urodzonym nawet od kilku pokoleń, ale też być tylko Polakiem, można być jednym i drugim, albo też tylko Ślązakiem. I że tutaj te tożsamości tajwańsko-chińskie, chińsko-tajwańskie, albo tylko chińskie, czy tylko tajwańskie, są podobne, no tylko, że nie mamy tego czynnika agresywnego imperium, tak? Prawda? Za ciśniną, za rzeką. No, nie ma tutaj za Brynicą tutaj zamordystycznego państwa, które tutaj się szykuje, żeby wszystkich przyłączyć, tak? A jeszcze bym dorzucił, że jeszcze sobie te tożsamości możemy zmieniać, że w zależności od kontekstu możemy raz uznawać, że tak, a drugi raz, że tak i tak dalej, więc wszystko jest to bardziej płynne, więc ten, oczywiście to porównanie jest popularne naukowo, ono jest wręcz publicystyczne, tak? Ono ma uświadomić jakby skalę skomplikowania i też, żeby się trochę wczuć w tą sytuację, więc to, żebyśmy mieli też świadomość, że to jest pewna publicystyka, tak, a nie jakieś tutaj głębokie badania, tak, porównujące Śląsk z Tajwanem, tak, natomiast, no ale wracając do tego wątku, a drugi taki szczególnie trudny problem, no to są terminy chińskie, tak, no to już znamy, już Konfucjusz mówił, że nazwy decydują, że nazwy są najważniejsze, nie, więc w tym momencie mamy problem z, na przykład, jak rozumieć Chińczyka, czy rozumieć go politycznie, jak Dżungło, czy rozumieć go raczej kulturowo jako Huazhen, czy jak rozumieć cywilizację chińską. Ja się na Tajwanie spotkałem z bardzo ciekawym wątkiem, że raczej może, że źle to tłumaczymy, że powinniśmy może mówić o cywilizacji sinicznej, a nie o cywilizacji chińskiej. Tak samo mamy z na przykład chińskim Nowym Rokiem, że może powinniśmy mówić księżycowy Nowy Rok, bo wtedy jest to bardziej takie sprawiedliwe dla tych innych ludów. W końcu Wietnamczycy też mają tenże Nowy Rok, tak jak Tajwańczycy i tak dalej. Więc tak na dobrą sprawę to jak zrozumieć tutaj Chińczyka, tak? Czy zrozumieć w takim szerokim sensie, takim bym powiedział porównującym do Europejczyka i wtedy się te różne narodowości by tam mogły pomieścić. Czy będziemy go rozumieć w takim silnie ujednolicającym modelu, który właśnie premiuje Chińska Republika Ludowa i który jest tradycyjnym modelem sinocentrycznym, czyli takim, w którym te regionalizmy się tępi, jak one już zaczynają, znaczy je się do pewnego momentu toleruje, ale one muszą być częścią chińskości. Jak próbują się wyrwać, to wtedy nie ma zmiłuj. Także to jest bardzo ciekawe. No ja tam jeszcze stosuję porównanie Tajwańczyków do Amerykanów w XVIII wieku. No czy Amerykanie byli tacy różni od Brytyjczyków w tym XVIII wieku? No chyba nie. A jednak się stworzyli nowy naród i dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że są czymś odmiennym. I podobnie będzie z Tajwanem, jeśli przetrwa, że myślę, że za 20-30 lat nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, że to jest osobny naród, natomiast jeżeli nie przetrwa i Chińczycy go zdobędą, no to go zmasakrują i w tym momencie nie będzie czego zbierać, będzie drugi Hongkong, tak? W Hongkongu też mieliśmy narodziny narodu tak naprawdę, ale te narodziny zostały przerwane, zostały zabite. Nie ma już narodu hongkongijskiego, tak? Część uciekła, a część musi się już identyfikować jako Chińczycy, także tak na dobrą sprawę to wszystko zależy tutaj od
od tego, jak się potoczą dalsze losy Tajwanu, bo te procesy narodowotwórcze oczywiście one są oddolne, tak, to jest jasne, tak, no ale jednak ten element polityczny jest tu niezwykle istotny i można środkami politycznymi albo je wzmacniać, albo tolerować, albo je zmiażdżyć. No i Chińczycy ewidentnie będą chcieli je zmiażdżyć, to jest jasne, to nie ulega wątpliwości, dlatego że to jest w pewnym sensie z punktu widzenia tradycyjnego modelu chińskiego, czyli sinocentrycznego, jest to pewna bezczelność, która jest jeszcze niebezpieczna potencjalnie dla innych obszarów Chin, dlatego że pamiętajmy, znaczy, że dzisiaj... bezczelne jest brak chęci do bycia Chińczykiem, tak? Tak, no identyfikowanie się jako coś niechińskiego, tak, to oni właśnie mówią, że to jest moda, tak, to jest bardzo częsty wątek, tak, że młodzi tam zaszumiało, odbiło im w głowach, to w ogóle tam Amerykanie im nam w głowach narzucili to, no bo jakże to w ogóle, jak można w ogóle uważać się za coś innego niż Chińczyk, ale dlaczego to jest istotne z punktu widzenia wewnętrznego? No jeszcze za Jiang Zemina, czyli w latach 90. no dość silna była, dość silne regionalizmy były na przykład szanghajska czy kantońska. No dzisiaj już jakoś są słabsze, tak? Bo ten żelazny walec partii przejeżdża wszystkich i wszystkich ujednolica. Więc z tej perspektywy to, gdyby tak tacy Tajwańczycy przetrwali, no to jest niebezpieczne z punktu widzenia obecnego jakby myślenia o państwie Chińskiej Republiki Ludowej, które jest myśleniem typowym, w sensie typowym dla dziejów chińskich, czyli sinocentrycznym, centralizacyjnym. Więc z tej perspektywy no to nagle by się mogło okazać, że idea narodu, no można by ją tak trochę zredefiniować, to ma bardzo potencjalnie negatywne następstwa i to też powoduje, że jak Chińczycy mówią, że trzeba zrobić Tajwańczykom masową reedukację, a to powiedział bardzo elegancki pan, czyli ambasador chiński w Paryżu, francuskiej telewizji, no, bardzo spokojnym głosem powiedział, że trzeba będzie zrobić masową reedukację wszystkim Tajwańczykom. Także no to mówi prawdę, tak? Zrobią im tą masową reedukację, jeśli tylko zdobędą wyspę. Także co do tego nie ma żadnych złudzeń, dlatego że to nie jest tylko Tajwan, tak? Tutaj Tajwan jest częścią rozgrywki o to, jak rozumieć Chiny, jaka jest ich istota i dokąd one zmierzają. Ale to jest coś, czego ja nie rozumiem. To znaczy, jak idzie się przez kolejne rozdziały twojej książki, to de facto jest opis tego agresywnego, chińskiego, wrogiego mniejszością imperializmu. I to widzieliśmy w Makao, widzieliśmy to w Tybecie, w Mandżurii, w Hongkongu, teraz wobec Ujgurów w Xinjiangu. I ja pamiętam, jak jeszcze w 2014 czy przed 2019 rokiem w Hongkongu, kiedy tam były te ogromne protesty, najpierw rewolucja żółtych parasoli, a potem te protesty właśnie z 2019 roku, że wydawało się, że takim czynnikiem ograniczającym politykę chińską wobec tą agresywną politykę będzie to, że no właśnie Tajwańczycy, zarówno politycy, jak i społeczeństwo patrzą na Hongkong jako taki papierek lakmusowy. Czyli jeśli na przykład Chińczycy by dotrzymali swoich zobowiązań wobec Hongkongu, czyli właśnie tego, o czym ty wspomniałeś, jedno państwo, dwa systemy, rzeczywiście przez ten okres uzgodniony, który na 49 lat miał być ustalony, był ustalony razem z Brytyjczykami, no to Chińczycy wytrzymali zaledwie 23 lata. No i wydawać by się mogło, że oni sobie sami strzelają w stopę, to znaczy, no bo jeśli ja jestem Tajwańczykiem i patrzę, i nawet taki jestem neutralny w stosunku do tej idei zjednoczeniowej, no to widzę, że te słowa Pekinu są nic nie warte. I każda umowa, która będzie zawarta, czy jakieś to, że my dotrzymamy waszych swobód i tutaj będziemy sobie żyć wspólnie, ale pod różnymi systemami, no to oni sami się pozbawiają argumentów jakichkolwiek za pokojowym zjednoczeniem. Mhm. Oczywiście, tak, to jest, nawiasem mówiąc, Hongkong to jest znakomity przykład tego, przeczący tej legendzie o tym, że Chiny to myślą tam 100 kroków do przodu i w ogóle mają jakiś plan zdobycia świata i tak dalej. To mój kolega z Instytutu Bliskiego Dalekiego Wschodu, dr Zemanek Bogdan, nazwał to kiedyś protokoły mędrców Pekinu, tak, także to jest takie myślenie, że tutaj jest jakiś wielki plan, strategia, tak, to szczególnie geopolitycy lubią strategia Chin. Żaden z nich jednego słowa nie umie wypowiedzieć po chińsku, ale o strategii to mówią, piszą książki, raporty i tak dalej. Także to i oczywiście tam jest zawsze ten wątek, że to takie jest przemyślane na 100 kroków do przodu i tak dalej. Nie? Więc to jest jakby Hongkong jest znakomitym przykładem to przeczącym. Ale jakby biorąc to w nawias, jest rzeczywiście bardzo ciekawe pytanie, dlaczego to zrobili Chińczycy.
No i myślę, że odpowiedź jest wewnątrzpartyjna. No po prostu Xi Jinping nie mógł pokazać słabości. Ten Hongkong, już Hongkong się bardzo kłócił, ja już nie mówię o Tajwanie, którego on nie kontroluje, tak? Ale Hongkong się bardzo kłócił z jego centralizacyjną ideą, a jednak Xi Jinping to jest ostre przyspieszenie tej centralizacji, przykręcenie śruby i tak dalej. No więc już Tajwan się, znaczy już Hongkong się z tym bardzo, bardzo no już to już kłócił, tak? No i pamiętajmy, że Hongkong w Chinach jest, ma złą historię, tak? No bo to jest za bardzo te wpływy zachodnie, no pamiętajmy jak powstał, tak? No w wyniku politycznego gwałtu, tak? I to jeszcze po narkotykach, że tak powiem, więc to jest wszystko pamiętane w Chinach, jak powstał Hongkong. Ja to dokładnie w książce opisuję. Natomiast, no i jakby z punktu widzenia tej akcji centralizacyjnej Xi Jinpinga nie można było pozwalać na takie tutaj jakieś wolnościowe tutaj enklawy, czy półwolnościowe, więc po prostu to zmiażdżył, a myślę, że to jest ten taki element psychologiczny, który jest oczywiście bardzo trudny do sprawdzenia i do badania, no ale ten też z poprzedniej mojej książki go podawałem, czyli stara opowieść o żółwiu i żabie, tak, przepraszam, o skorpionie i żabie, tak, czy pierwotnie był skorpion i żółw, tak, a potem się zrobiła żaba, no że skorpion chce przejść na drugą stronę tam rzeki czy jeziora, no i prosi, pierwotnie był tam żółw, ale potem się zrobiła żaba w tej opowieści, jak szła tam, zmieniała kraje, tak, ta opowieść, no więc powiedzmy, że żabę, no więc prosi tą żabę, żeby go tam na drugą stronę przeprowadziła, a żaba mówi, że przecież ty mnie zabijesz, bo jesteś drapieżnikiem, na co skorpion mówi, że jeżeli cię zabije, to obaj utoniemy. No i wtedy żaba się zgadza i bierze go i płyną, no i wtedy skorpion nagle ją zabija i oboje toną. No i jest pytanie, dlaczego to zrobił? No dlatego, że taka była jego natura. No i generalnie jakby natura partii komunistycznej jest taka, że po prostu nie może tam być po prostu osobnego bytu kapitalistycznego, wolnościowego i tak dalej, jakim był Hongkong, tak? To po prostu się kłóciło z tym, bo to jest niebezpieczne dla systemu, bo to po prostu wrzuca nam element chaosu, więc generalnie, ale już kończę, tak? Że zmiażdżono ten Hongkong, ale zakładano, jeżeli tak zakładano, że to aż tak nie wpłynie na Tajwan z jednego powodu. W pewnym sensie no, czasy sprzyjają temu, żeby zapominać. Hongkong zmiażdżono w 2021. To już minęło, no, za chwilę będą, znaczy 2,5 roku, tak? Bo to w lipcu była ta ustawa. No to jeszcze chwilę to potrwa i ludzie zapomną. Tak jak zapomnieli o Tiananmen, tak jak zapomnieli o kilku innych rzeczach, Tajwańczycy też zapomną, będą kolejne te. Więc z tej perspektywy jakby to, że mamy współcześnie, jesteśmy społeczeństwami złotych rybek i jesteśmy w stanie się skoncentrować te 9 sekund na czymś, no to sprzyja temu, że po czasie jednak można odkręcić różne rzeczy, czemu też oczywiście sprzyjają dezinformacja i tak dalej. Także ten błąd w Hongkongu z perspektywy Tajwanu nie jest nie do odkręcenia dla Pekinu. Więc to natomiast dlaczego tak zrobili? No, ja jednak bym się skłaniał ku tej metaforze skorpiona. Ale czy w takim razie ten długi marsz, drugi długi marsz, o którym się teraz mówi, czyli właśnie ta taktyka, i to często się pojawia, szczególnie właśnie w tych środowiskach geopolitycznych, że Chiny się charakteryzują tym, w odróżnieniu od demokracji, które są krótkotrwałe, targane wewnętrznymi konfliktami, a Chiny potrafią planować na wiele, wiele lat i są bardzo cierpliwe, no to jest dokładnie tak, że ta historia z Hongkongiem pokazuje na odwrót, tak? To znaczy, że czy to też było może odczytane na przykład, gdyby Xi Jinping zostawił tę sytuację i pozwolił, właśnie grałby na ten długi marsz, że to mogłoby być odczytane jako jego słabość? To znaczy, że tolerujesz jakiś wrzut na pięknym komunistycznym systemie? No bo to jakby kulturowo i tradycyjnie rzeczywiście Chińczycy mieli
mieli to dłuższe planowanie, dłuższe niż demokracje zachodnie, tak? Bo tradycyjnie był akcent na rodzinę, tak, na grupę i tak dalej, no to sprzyja generalnie raczej długofalowości. No i jakby to ja oczywiście dalej ma miejsce, natomiast jest to jakoś tam zmniejszone przez współczesność, przez inne elementy, przez indywidualizm i tak dalej, tak? To wszystko nie jest takie jednoznaczne. Natomiast jakby mając świadomość jakby bazy czy wyjścia z tego punktu, no to jeszcze nie znaczy, że mamy tutaj genialnych strategów, którzy wszystko rozrysowali, tak, bo to też są ludzie, oni też podlegają mechanizmom politycznym, walkom frakcyjnym, interesom osobistym i tak dalej. Pamiętajmy, że w autokracjach autokrata też musi dowozić wynik, on też musi, też bazuje na popularności swoistej, to trochę inaczej oczywiście niż w demokracjach, i jak przegra, to może nawet zginie, natomiast to też nie jest tak, że on może sobie robić wszystko, tak, więc to nie jest tak, że mamy po prostu jakby, bo to myślenie o Chińczykach tak planujących 100 lat do przodu i tak dalej, to w ogóle to są, wszystko już było, tak, to już André Gide mówił, że wszystko już zostało powiedziane, ale skoro nikt nie słuchał, to można mówić od nowa. No więc to jest generalnie stary tutaj stereotyp jeszcze jezuicko, po prostu oświeceniowy, tak, jezuicki z XVII wieku, a oświeceniowy z XVIII, że tymi Chinami to rządzą tacy po prostu mędrcy tutaj i oni są tacy właśnie najlepsi tam tylko rządzą, merytokracja i tak dalej, nie? No i to jest, a tak naprawdę to jest splot, no trochę mądrych jest, trochę jest mniej mądrych i generalnie jest to wszystko dużo bardziej skomplikowane. Natomiast myślę, że w tym całym chaosie i pojęciowym i tak dalej, no to chyba najłatwiej jest z tym takim elementem ideowym, tak, że po prostu Xi Jinping nie był w stanie kontrolować tego, znaczy nie był w stanie tolerować takiego Hongkongu, a jak Hongkong się mu postawił jeszcze, no bo pamiętajmy, że te protesty to już w pewnym momencie było otwarte postawienie się, no to już nie miał wyboru, tak, to już było jasne, że zmiażdży, i tak zmiażdżył to jak na Chiny w stopniu dość umiarkowanym, no bo jednak nie było drugiego Tiananmen, tak, nie wjechały czołgi i tak dalej, także fakt, że trochę COVID pomógł tutaj, no ale generalnie to jednak myślę, że te przyczyny ideologiczne i te psychologiczne, tak, ten skorpion, to właśnie spowodowały takie, a nie inne działania. Też w tym chaosie i w skomplikowaniu całej sytuacji niewątpliwie pomaga twoja książka, którą jeszcze raz tutaj pokazuję. Serdecznie polecam Chiński obważanek od Tajwanu po Tybet, czyli jak Chiny tworzą imperium, i nie tylko jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, ale też stylistyczną, bo ona jest utrzymana w podobnym stylu, tak jak Niedźwiedź w objęciach smoka, czyli właśnie taka publicystyka naukowa, i przyznam się, że świetnie się to czyta. Jeszcze raz bardzo serdecznie polecamy. My rozmawialiśmy 9 stycznia, 13 będą stycznia wybory, także tutaj możecie Państwo oglądać te rozmowy pewnie zaraz przed wyborami. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. A moim gościem jeszcze raz dzisiaj serdecznie dziękuję był doktor, profesor Michał Lubina. Też współpracownik Kultury Liberalnej. Możecie znaleźć teksty Michała na naszej stronie i pewnie też już niedługo kolejne. My już niestety musimy dzisiaj kończyć, ale no, książka ma setki wątków, wszystkie są niezmiernie ciekawe. Ja poruszyłem tutaj może połowę z pytań, które miałem zapisanych. Bardzo, bardzo serdecznie. Ja za dużo gadam przeze mnie. Tak. Dziękuję serdecznie. Wręcz przeciwnie, no ale to też jest przyczynek do umówienia się na kolejną rozmowę. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję.